Dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan i obudź się z letargu, bo w przeciwnym razie codziennie będziesz opłakiwała swoje dzieci. Ezért a kényszerbetelepítést elutasítjuk, és nem fogunk engedni se zsarolásnak, se fenyegetésnek. Polska nie zgodzi się na żadne szantaże ze strony Unii Europejskiej. Európa keresztény, szabad és független nemzetek együttérése, férfi és nő egyenjogúsága, fair verseny és szolidaritás, büszkeség és alázat, igazság és irgalom. Bycie w Unii Europejskiej to nie znaczy zgadzanie się na poprawność polityczną, tylko to jest branie odpowiedzialności również wtedy, kiedy elity polityczne w Brukseli tej odpowiedzialności wziąć nie mogą, zaślepione poprawnością polityczną i wystraszone i dające sobie wreszcie cały czas wybijać broń z ręki. My się na to nie zgadzamy. Kozmopolita bevándorlás politikájának keserű gyümölcsei. Nem fogunk bűnözést, terrorizmust, homofóbiát és zsinagógákat gyújtogató antiszemitizmust importálni Magyarországra. Nem lesznek törvényen kívüli városnegyedek, nem lesznek zavargások, bevándorló zendülések, és nem fognak bandák vadászni asszonyainkra és lányainkra. I nie dopuścimy do tego, żeby polskie dzieci nie mogły bezpiecznie pójść do klubu, do szkoły czy na plac zabaw. Nigdy się na to nie zgodzimy.
most nem jubilt el azt. Bring him. Thank you.
Hungarian Prime Minister Viktor Orbán said on Saturday that Budapest would defend Poland as the European Union threatens Warsaw with sanctions over its plans to extend government control over its courts. Orbán has locked horns with the EU for years over what Brussels sees as disrespect for democratic freedoms and Orbán sees as EU overreach. This is unfair, unjust, unprincipled, a typical representation of double standards. This is what Brussels is doing with the Polish today. That's why an honourable person cannot accept something like that. And in these kinds of cases, one should always stand by the side of the attacked. So I send my word to Mr. Scholz, please stand with Poland in solidarity.